Będzie to przepis na zupę dyniową. Potrzebne będą dynia piżmowa, pestki z dyni, imbir, ziemniaki, cebula i marchewka, mleczko kokosowe, przyprawa curry i bulion. Zaczynam od pokrojenia dyni w plastry i wydrążam pestki ze środka. Skórę zostawiam, bo jest piękna. Kroję dynię na kawałki. Im drobniej będzie pokrojona, tym szybciej się upiecze. Marchewki nie obieram, odkrawam tylko koniec i kroję w kilkucentymetrowe kawałki. Wszystko oblewam oliwą i dokładnie mieszam. Po czym wrzucam na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i dorzucam 4 ząbki czosnku. Wszystko piekę przez 30 minut w 180 stopniach Celsjusza. W międzyczasie przygotowuję pozostałe składniki. Obieram 3-4 ziemniaki w zależności jak gęstą zupę chcę mieć. Cebulę i ziemniaki kroję w kostkę. Obieram około 3 cm imbiru i ścieram go na tarce z małymi oczkami. Do garnka wlewam oliwę i przez minutę podsmażam cebulę. A później wrzucam ziemniaki i smażę tak przez kilka minut, po czym wlewam bulion. Daję upieczoną dynię i marchewkę. Obieram czosnek z łupin i wrzucam go do środka. Następnie dodaję imbir i 2 łyżki przyprawy curry. Wszystko gotuję przez około 15 minut. Przestudzoną zupę blenduję i dodaję mleczko kokosowe. Na koniec posypuję jeszcze pestkami dyni i skrablam oliwą z oliwek. Smacznego!